Znajdujemy się w głównej sali ekspozycyjnej Lubańskiego Muzeum, w której prezentujemy historię miasta, ale na tle różnych dziejowych wydarzeń i staramy się tak pokazywać tą historię, aby nie zagubić w ramach całej wystawy człowieka. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby pokazać wielkie daty, wielkie wydarzenia i to, w jaki sposób ta historia powszechna zazębiała się z historią lokalną, czyli ta wielka historia z małą historią, ale też staramy się na każdym kroku pokazywać ludzi i aspekty życia codziennego. Muzeum powstało w roku 1975 i pierwotnie było Muzeum Osadnictwa Wojskowego, czyli gromadziło zabytki związane z przybyszami tutaj na teren powiatu lubańskiego, z ludźmi, którzy przybyli tutaj tuż po II wojnie światowej. No i my dzisiaj mamy naprawdę potężną kolekcję tych przedmiotów, nie wiem, czy nie największą w Polsce. Natomiast na początku lat 90. profil muzeum się zmienił, czyli z Muzeum Osadnictwa Wojskowego zostało przekształcone w Muzeum Regionalne. I to było bardzo duże wyzwanie dla placówki z tego względu, że musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości i przede wszystkim na tym etapie miało niewiele zabytków, które pozwalałyby ilustrować całą historię miasta, całą historię powiatu lubańskiego. Tych zabytków praktycznie nie było. No i od roku 2013 zasadniczo zmienia się troszeczkę charakter aktywności, bo przychodzi nowa ekipa, młoda i postawiliśmy przede wszystkim na archeologię. Dzięki archeologii zwiększyliśmy bardzo wydatnie nasz budżet. Postawiliśmy na badania i to nam przyniosło sukces. Zabytków zaczęło przybywać bardzo szybko, budżet się poprawił, więc mogliśmy zacząć kupować zabytki, również te bardzo wartościowe. Przebudowaliśmy całkowicie ekspozycję, wyposażyliśmy w muzeum bardzo nowoczesny sprzęt, więc dzisiaj wygląda jak cukierek i możemy być wszyscy dumni z tego, co udało nam się zrobić. Najstarszymi przedmiotami w naszej kolekcji są zabytki związane z kulturą łużycką. To są przedmioty, które mają prawie 3000 lat. Między innymi w naszej kolekcji znajduje się siekierka z brązu, także sztylet, fragmenty ceramiki, krzemienie. To są przedmioty pochodzące z okolicznych miejscowości, odkryte w czasie badań archeologicznych. Jednym z fenomenów Lubania z pewnością są pochówki popłodowe. To jest fenomen, którego ślad odkrył mój kolega Grzegorz Jaworski, także archeolog zatrudniony w muzeum w Lubaniu. No i w trakcie prac archeologicznych stwierdził, że pewne garnki, które są odkrywane w piwnicach miejskich na terenie Lubania, nie są związane z jakąś działalnością gospodarczą albo na przykład z ofiarami zakładzinowymi, czyli takim symbolicznym złożeniem ofiary w momencie wznoszenia jakiejś konstrukcji, budynku, co się zdarza i takie znaleziska są znane. Natomiast te garnki, które on znajdował, zinterpretował jako pochówki związane z porodem, czyli pępowina i łożysko po porodzie były wkładane do takiego garnka i zakopywane w piwnicy.